W ramach spotkań klubu imienia generała Grota odbędzie się na przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej spotkanie poświęcone Kazimierzowi Leskiemu. Ten człowiek w okresie okupacji pracował w wywiadzie i kontrwywiadzie i brał udział w różnych spektakularnych akcjach, między innymi jako kurier i szpieg w przebraniu właśnie w mundur niemieckiego generała. Oficerem Wehrmachtu zostałem, ponieważ ułatwiało to wykonanie zadania budowy dróg przerzutowych dla kurierów poza obszar okupacji niemieckiej. Wielka odwaga i samozaparcie, stalowe nerwy, które umożliwiły działanie w ekstremalnie trudnych warunkach podczas wojny i które nie złamały człowieka po tych doświadczeniach powojennego uwięzienia zwłaszcza. W 1945 roku zostałem pierwszym dyrektorem Stoczni Gdańskiej. Po podpisaniu protokołu o przejęciu stoczni i początku uruchomienia otrzymałem nagrodę pieniężną i Złoty Krzyż Zasługi. No i tego samego dnia mnie zamknięto. Ze wszech miar jest to postać godna przypomnienia. Ponieważ nie nadawałem się do partyzantki ze względu na obrażenia kręgosłupa, ani do latania ze względu na obrażenia głowy, musiałem się czymś zająć i wtedy postanowiłem zająć się wywiadem. I pierwsze zetknięcie to było czytanie książek o wywiadzie Ahmada Hari. Dlatego, że do niczego innego się praktycznie nie nadawałem, a trzeba było przecież coś robić, bo Niemcy siedzieli nam na karku. Już w 1945 roku został aresztowany. Pierwszy raz udało mu się uciec, za drugim razem po kilku miesiącach został skutecznie aresztowany, przetrzymywany w śledztwie ponad rok. Na początku 1947 roku skazany na 12 lat więzienia. Ten wyrok wprawdzie skrócono o połowę, ale nie wyszedł wówczas, tylko ponownie postawiony przed Trybunałem, skazany na kolejnych 10 lat. Wyszedł dopiero w 1955 roku. Żal tych 10 lat, potencjalnie najbardziej twórczych, kiedy już miałem duże doświadczenie i umiejętności, a jeszcze bardzo, bardzo dużo sił. I nie tylko moich 10 lat.